kolejny był gospodarzem jednej z największych imprez triatlonowych w Polsce. 17 maja w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel odbył się Elemental Triathlon. Na starcie tych wymagających zawodów stanęło ponad 700 zawodników z całej Polski i zagranicy. Mimo niesprzyjającej pogody, silnego wiatru i niskiej temperatury, nastroje przed startem były u zawodników bojowe. To jest mój pierwszy start, więc myślałam, że będę bardziej się stresować. Jakiś cel pani sobie założyła? Przeżyć, a tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, chciałabym zmieścić się w tym limicie, zrobić to może w 3,5 godziny, w 3 godziny, ale szczerze, przeżyć. Wiatr jest dosyć potężny, to bardzo optymistycznie mam nadzieję, że skończę w swoim czasie, tak jak będę planował to skończyć. Tegoroczne zmagania były podzielone na 3 dystanse. Pierwszy z nich, supersprinterski, rozpoczął się punktualnie o godzinie 10. Godzinę później wystartowali zawodnicy zgłoszeni w kategorii sprint, zaś w samo południe przyszedł czas na start zawodowców na najbardziej wymagającym dystansie olimpijskim. Rywalizacja rozpoczynała się od pływania. Ze względu na wysoką falę, organizatorzy zdecydowali się na skrócenie trasy na dystansie olimpijskim. Po wyjściu z wody na zawodników czekał kilkusetmetrowy bieg do strefy zmian, by wsiąść na rower. Potem już tylko 40 km po ulicach Jeziornej, Sielskiej, Lotniczej i Szumana, 10 km biegu alejkami w okolicach jeziora Ukiel i upragniona meta. Trasa rowerowa bardzo fajna, super, biegowa bardzo fajna, troszeczkę jeden taki zbieg niebezpieczny dla nóg, natomiast generalnie to dzisiaj wszystko pod dyktando wody, dlatego że woda była niesamowicie trudna. Wiało, woda pachniała śniegiem, minąłem parę fok, a już później na rowerze było okej. Super, ze mną gorzej, pomyliłam na końcu, zamiast do mety to trzecie kółko chciałam biec, widocznie za krótki dystans obrałam. Nowa trasa okazała się szczęśliwa dla zawodników z Warmii i Mazur. Pierwsze miejsce na najbardziej wymagającym dystansie olimpijskim zajął olsztynianin Sebastian Najmowicz. Tytuły mistrzów Olsztyna również powędrowały w ręce olsztyniaków. W kategorii kobiet triumfowała Patrycja Kościesza, zaś w kategorii mężczyzn Piotr Bronakowski. Woda była bardzo zimna, ja też płynąłem bez pianki z uwagi na to, żeby trochę przyspieszyć tam w strefie zmian. Trochę żałuję, że nie założyłem tej pianki, ale dalej można było nadrobić. Rower, ciekawy podjazd, trochę wiecznie, ale ciekawie. Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel po raz pierwszy było bazą zawodów Elemental Triathlon. I ten trudny egzamin w opinii zawodników zdało na szóstkę. Olsztyn jest chyba stworzony do triathlonu, także naprawdę piękne miejsce do startów i świetny ośrodek, super warunki, pozazdrościć. Rewelacja, wszystko bardzo dobrze przygotowane. To jest kolejny triathlon, w którym biorę udział w życiu, ale chyba najlepiej przygotowany, w jakim miałem okazję uczestniczyć. Olsztyn jest piękny, po prostu jestem pod wrażeniem. Ja ostatni raz byłam 20 lat temu, więc jestem pod wrażeniem tego, co tutaj się zmieniło. Mój tata pochodzi z okolicy Olsztyna, więc jesteśmy naprawdę pod wrażeniem i na pewno będziemy wracać, bo tu jest po prostu pięknie. Olsztyńska impreza była pierwszą z cyklu Elemental 3 Series. Druga odbędzie się 2 sierpnia w Strawczynie, zaś trzecia 23 sierpnia w Białymstoku. Od 1 kwietnia na stronie znanego producenta kosmetyków trwa głosowanie na podwórko marzeń. Powiat ostrucki wyłonił 3 kandydatury, ale już chyba tylko jedna ma szansę na wygraną. W ogólnym rankingu Kajkowo, bo o nim mowa, jest już w pierwszej 20, w której można wygrać plac zabaw. Tym bardziej pomoc jest potrzebna. Walka na finiszu jest bardzo zacięta. Każda konkurencyjna miejscowość, a jest ich ponad 1000, walczy o głosy. Praktycznie w każdym domu znajduje się komputer. Kilka osób najczęściej zamieszkuje dane mieszkanie i każdy posiada kilka adresów mailowych. No i wielka prośba, żeby codziennie znaleźć właśnie na konkursie Nivea, znaleźć Kajkowo, kliknąć i po prostu ten głos może zaważyć na tym, że utrzymamy się w tej 20. Głosować można na 10 adresów mailowych dziennie z jednego komputera. Ważne jest, aby każdy oddany głos potwierdzić przez kliknięcie linku aktywacyjnego, który zostanie wysłany na pocztę elektroniczną danego maila. Pierwsza 20 już wygrała. Kolejne 20 miejscowości walczy o podwórko marzeń do końca maja. Oby na marzeniach się nie skończyło. W poniedziałek zaostrzono przepisy ruchu drogowego. Teraz za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km na godzinę kierowcy grozi zabranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy.
Jeżeli taki kierowca nadal będzie prowadził auto, grozić mu będzie odebranie uprawnień na okres 6 miesięcy. Zapytaliśmy się doświadczonych kierowców, co o tym sądzą. Tak, uważam, że jest słuszne, bo stwarza większe bezpieczeństwo i przez to mniej wypadków, mniej po prostu ludzi jakichś tam, którzy cierpią z tego powodu. No ogólnie dla naszego narodu całego. Przepisy są prawidłowe całkowicie, jest za dużo nieszczęśliwych wypadków na drodze. Dobrze tak, bo mniej wypadków będzie. Duża odpowiedzialność kierowców musi być teraz, nie? Do takiej jazdy, nie? Muszę się zastanowić teraz nad tym, że jak jest ograniczenie do 50, że jednak trzeba jechać to 50, nie? I mam nadzieję, że będzie mniej wypadków i mniej ludzi zginie. No podobno naukowcy policzyli, że ta prędkość właśnie jest znacząca, jeśli chodzi o kiedy jest spotkanie z pieszym samochodu. Że właśnie 50 na godzinę to już pieszy nie ma szans. Przez wioski ludzie jeżdżą, nie patrzą, czy dzieci stoją, czy nie stoją. Jadą 80-90 na godzinę, a nawet ponad 100. Także ja uważam, że to jest akurat słuszne. Może w szczególności dla młodych kierowców. To ja już uważam naprawdę. Tak więc aktywni kierowcy generalnie popierają nowe przepisy. Co sądzą jednak o absurdach, z którymi spotykają się każdego dnia? Czy nie powinno się najpierw zracjonalizować istniejące prawo przed wprowadzeniem zaostrzeń? Nie, bo to jest bezpieczne. Bo dzieci idą po chodnikach, dzieci nie wiadomo jak się zachowają, tak? Dzieci idą, bawią się, popychają się, no i jeden wyskoczy na drogę, a jedzie samochód z prędkością 90 km na godzinę i co się dzieje z dzieckiem? No właśnie, jest kraksa mocna, a jak człowiek ma 50, to ma ograniczone pole manewru, tak? Może odbić i nic mu się nie stanie, a przy takiej prędkości odbije samochodem i wypadek nie tylko dla pieszego, ale też dla kierowcy, tak? Także ja uważam, że to jest akurat bardzo słuszne. Tak, są takie absurdy, jestem tego najlepszym przykładem, bo dosłownie, ja wiem, z 3 miesiące temu wracając drogą krajową numer 7 z Gdyni tutaj do Ostródy o godzinie 24. Miejscowość Dworek, praktycznie żadnych zabudowań, tylko jedno skrzyżowanie akurat świetlne. Podjechało jakieś auto z boku, no troszeczkę przyspieszyłem, żeby po prostu nie wyhamowywać samochodu ciężarowego. No i przekroczyłem te 50 km na godzinę, no i dostałem 10 punktów karnych. I mandat 500 zł i uważam, że to było no, absurdalne. W nocy, godzina 24, żadnych zabudowań po boku, no i w tej chwili straciłbym prawo jazdy na 3 miesiące. No. Słucha pan, ja przyjeżdżę tutaj w firmie 4 lata i też dużo po wioskach jeżdżę. Dużo dzieci biega niepilnowanych, nie? Takie, od takiego do takiego. I w każdej chwili może wpaść pod koło i dzieciaka nie ma, nie? Trzeba pomału jeździć po wioskach, nie? Jest dużo dzieci niepilnowanych, nie? To jest moje zdanie, nie? Powinien być przegląd całych znaków w Polsce. Jest ich za dużo i są źle ustawione. I to podejrzewam, bardzo dużo takich znaków jest, że niepotrzebne są. Jak widać, każdy ma inną opinię na ten temat. O tym, czy była to słuszna decyzja, na pewno przekonamy się w przyszłości. Ty po raz pierwszy stały się centrum kultury browarniczej. W sobotę 16 maja w samym centrum wsi odbyła się majówka z chłopskim piwem. Pretekstem do zorganizowania imprezy był najnowszy produkt olsztyńskiego browaru Kormoran. Mieszkańcy gminy i okolic mieli okazję premierowo spróbować historycznego piwa warmińskich chłopów Rosankę. Rosankę to piwo ważone przez chłopów na własny użytek, we własnych domach, tak aby zaspokoić pragnienie w czasie robót żniwnych. To wyjątkowe piwo stanowiące przegląd tego, co pozostało w spichlerzu przed zbiorami, więc dopuszczalne są różne rodzaje zbóż, zastępowanie słodu czasem miodem. Mieszkańcy mogli zapoznać się ze współczesną interpretacją tego piwa, które jest już nagradzane na festiwalach browarniczych. Według Pawła Błażewicza, trunek, mimo że ma niską zawartość alkoholu, doskonale nadaje się do biesiadowania. Zaczyna się okres majówkowy, grillowy. Jeżeli ktoś zamierza skosić trawę w ogrodzie, to Rosankę jest doskonałym dopełnieniem tego faktu. Jak siądzie się przy skoszonym trawniku, zapali się grilla, to Rosankę doskonale uzupełni wieczór, zaspokoi pragnienie.
Piwo chłopskie to tylko jedna z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Jak przystało na imprezę browarniczą, nie mogło zabraknąć pokazów ważenia piwa. Doświadczeni piwowarzy udowadniali, że nawet domowym sposobem można stworzyć dobre piwo. Jak z każdą sztuką, ona wymaga dopieszczania. To jest ciągła nauka. To nie jest to, że raz znajdziemy jakiś cudowny przepis na to, żeby uważać dobre piwo. Natomiast to nie jest trudne. To jest tak, jak można powiedzieć, jak z gotowaniem obiadu. Skoro o obiedzie mowa, na Majówce można było nie tylko napić się dobrego piwa, ale i dobrze zjeść. O to zadbali lokalni producenci żywności. Pieczywo, kiełbaski z grilla i oczywiście grochówka. Do tych specjałów ustawiały się największe kolejki. Ludzie się spotykają, bardziej się integrują, to też poznają, co niektórzy spotykają po kilku latach nawet, po bliskich miejscowości. Jest miło, sympatycznie, no piwo też jest wspaniałe, no i cóż więcej, pogoda również dopisuje nam. Jest muzyka, jest piwo, są kanapki, grochówka, no fajna impreza, bardzo nam się podoba. Znajomych się spotyka, których się nie widziało ze 2-3 lata. Miejsce jest fajne, taka tradycja, stara stodoła, odremontowana przez wójta, to też fajne takie oczko w głowie. Ma to klimat i to najważniejsze. Dewicka stodoła tworzy ten klimat od niemal 2 lat. Na co dzień funkcjonuje w niej targowisko, ale miejsce to jest coraz częściej wykorzystywane do realizacji ciekawych pomysłów. W trakcie majówki stanęły tam plansze, na których została opisana piwna historia regionu. Chcieliśmy to przybliżyć naszym mieszkańcom, weszliśmy w współpracę z browarem Kormoran. No i widzę, że są mieszkańcy, czyli jest dobrze. Pod stodołą stanęła natomiast scena, na której wystąpił m.in. zespół Reggaeside z Nowego Miasta Lubawskiego, aktualny półfinalista muzycznego show Must Be The Music. Ciekawa atrakcja czekała też na najmłodszych. Był to turniej gry w kapsle, Tour de Gmina Dywity. Poruszając się po profesjonalnym torze, uczestnicy zabawy po kolei odwiedzali wsie gminy Dywity.